Cześć wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Yuken, a przed wami czwarty już odcinek z City Skylines 2, w którym budujemy miasto doznań, czyli miasto marzeń. No moi drodzy, rozbijamy to miasto, skończyliśmy poprzedni odcinek z już szóstym kamieniem milowym i 6000 mieszkańców. Idzie to dosyć wolno, jeśli chodzi o przybywanie mieszkańców, bo oni cały czas chcą strefy o małym zagęszczeniu. W ogóle zobaczcie, te wszystkie wskaźniki nam kompletnie oszalały. Więc myślę, że dodamy im troszkę handlu tutaj. I oczywiście dzisiaj będziemy kontynuowali, można powiedzieć, dzieło z poprzedniego odcinka. Zobaczymy, ile oni tego handlu chcą. Niby handel nam już maleje. Tutaj nie chciałem dawać handlu. Przy rondzie może nie. Natomiast co do tego miejsca przy rondzie, to właśnie się też zastanowię, bo tutaj bym sobie dał jakiś taki fajny budynek, może z takim zjazdem, jakiś taki, wiecie, a bardziej wyjątkowy. Nawet jakbym chciał tą szkołę przesunąć i zbudować razem z nią to boisko, to niestety chyba nam się to nie uda. Szkoda. Tutaj niby chcieli jakieś większe zagęszczenie, później nie chcą, sami nie wiedzą, czego oni tak naprawdę chcą. Mamy do przebudowania tą drogę. Jak sami widzicie, no nie ciężko zauważyć, że jest ona jakaś taka koślawa. To bym jakiś taki fajny weekend zrobił, to w ogóle bym inne rozwiązanie zrobił, więc myślę, że chyba tak naprawdę od tego zaczniemy. W ogóle cały odcinek i celem moim będzie na pewno to, że a dobra, niech będzie na środku ten wyjazd, ale zobaczymy. Celem, moi drodzy, na pewno będzie to, oczywiście rondo będzie też do przesunięcia. To jest wieża telekomunikacyjna, później ją przesuniemy. Celem będzie to, żeby tu jakiś taki zrobić przejazd i troszeczkę też te rolnictwo rozwinąć. Ale mamy troszkę ten przemysł specjalistyczny i on cały czas daje mi mocno do myślenia, bo i mocno mi daje do myślenia, moi drodzy, ten przemysł. Tak, tu nie wiem, czy będę chciał. No niby nam pokazuje względem tamtej drogi środek, ale nie wiem, czy tu jest sens. Ale dobra, załóżmy, że tak. Czyli tak, próbujmy zrobić jakiś taki fajny łukęsik, ale może nie aż taki. O, coś takiego. I teraz zrobić to. Dobrze, tutaj niech będzie większa troszkę. To ja, no okej, okay. Oj, patrzcie jak ładnie, cyk. Akurat nam wyszło. W życiu bym nie powiedział, że tak wyceluję. To nie było, słuchajcie, w żaden sposób zamierzone. I teraz, a nie, co ja robię? Nie tu, tu. To jest droga szeroka. Dobra, i tu bym chciał rondo. Tu miałem. To jest też droga szeroka. Już tak się w miarę nauczyłem to. Chyba nauczyłem, nie wiem. Różnie to bywa. Dobra, no to co popsułem, to naprawiłem, tylko oczywiście bardzo ważna rzecz, bo myślę, że zrobimy taką drogę do tej stacji wodnej najprostszą z możliwych. O, działa, to działa, no i super. No i tak, muszą być oczywiście rondka. Tutaj, tu nie jest potrzebne, myślę, rondko tutaj, aby tu było śmiesznie, nie? Jakbym tak tutaj rondko pierdyknął. A pierdyknijmy sobie, zobaczmy, bo skoro mamy problemy tutaj, oni nie potrafią jeździć, no tutaj ten cmentarz by trzeba przesunąć. Ale to jest do zrobienia, bo cmentarz możemy w tę stronę może dać. I może to by było, słuchajcie, w ogóle lepszym rozwiązaniem, tylko chyba nie mogę pełnego cmentarza, a mogę. Dobrze, mogę, moi drodzy, mogę. Podniosłem nogę i mówię, mogę. To jest oczywiście takie jakieś ulepszenia. O, słuchajcie, tu jest jakiś gadżet do dodania w cmentarzu, a to polepsza samopoczucie. No słuchajcie, jeśli im to polepszy samopoczucie, to dlaczego by nie? Oczywiście, że tak. Czy da się teraz tutaj? No nie da się, bo mamy park, ale to nie ma problemu. Park sam sobie możemy przesunąć, bo założenie było takie, żeby park był tu, czy nawet może być przy tej drodze. A to jest co? Klinika medyczna. No klinika,
kawałeczek ją przesuniemy i się na pewno nic nie stanie. Nakładające się obiekty, ale tu już się nie nakładają. Także taką... Oj, na cmentarz. No to czekajcie. No ale jakby tak troszeczkę to tą drogę przesunąć. Nie wiem, jakoś tak mam ochotę tutaj troszkę rondo w rondzie, dosłownie, moi drodzy. Taka bardzo nietypowa konstrukcja, prawda? Szczególnie, że zwróćcie uwagę, że to jest tak jakby tutaj zapadnięte. Takie mam tutaj wrażenie, tylko teraz tak, klinikę medyczną pewnie bym musiał zburzyć. Mam nadzieję, że mi zwrócą kasę za to. Poczekajcie, bo jeżeli by to tak odrobinkę dosłownie przesunąć, zaraz popsuję tak, że nie będę wiedział, o co chodzi. Ale może zrobimy to od tak zwanego tyłka strony, czyli ja wiem, tu. Teraz damy rondo, słuchajcie. O, proszę. No nie, no to rondo już może być bliżej cmentarza, bo tak jakby... Teraz już nie musi ono mieć wymiaru, bo mi się nie podobało. Chciałem je trochę bardziej spłaszczyć, moi drodzy, może tak. Nie da rady, za daleko pojechałem. No dobra, widzicie? Chytry dwa razy traci. Kurde. Nie, nie, tam nie ma być ronda, tu. Ja jestem szkodnik jednak. Niech będzie tak. Dobra, o. Do czegoś mi kreskę pokazuje, nie wiem do czego. I tu będzie działać. O. I teraz stąd robimy... Jak to zrobić? To, że stąd, tak? No to tak. To stąd zróbmy, ja wiem, na 200... Na 250 dajmy. 263, 264. Dobra, 264 dajemy. I tutaj też damy na 264. Jak równo, to równo. No dobra, to jest 5. A, jeszcze mi budynki przeszkadzają. Jest jakaś placówka pocztowa i potem będę miał problem, bo nie będę pamiętał, co wyburzyłem. I tu mi właśnie znowu mówi, ta brakuje. Wiem, że się z tym strasznie powtarzam. Ale przynajmniej pamiętam, że to jest placówka pocztowa. Kurde, jak ja tego nie lubię. Dobra, 264 miało być. Chyba. Dobra, wyszło 7, no to ja poradzę. A, tylko że kurczę. Tutaj była droga taka. I tutaj też była taka droga. Okej. No to tutaj, to by trzeba pewnie na nowo dać. Gdybyśmy chcieli to zrobić porządnie, prawda, moi drodzy, no to już bajojajo, nie? Bajojajo. Kurde. To zróbmy to tak. S 139. No teraz to fatalnie wygląda. To 39 było. Tutaj poszło trochę więcej, więc musimy zmniejszyć. Nie, no to teraz to... Teraz to jakby to wam to powiedzieć tak... No, troszeczkę. Ale dobra, może zburzyliśmy tą placówkę pocztową, może nic się nie stanie. Bo może się okazać, że ona wcale nie była nam do szczęścia potrzebna. To mamy tu ogarnięte. Dobrze, dobrze, podoba mi się. Tu ja nie wiem, czy to połączenie jest tutaj aż tak potrzebne. Zresztą, tak na upartego, to po co ja tu zrobiłem rondo, skoro to jest droga jednokierunkowa i oni w lewo jechać nie mogą. To jakby ta część ronda jest zupełnie niepotrzebna, ale czy można, a nie można tej części. A właśnie, jeszcze tutaj było ten, klinika. Klinika, moi drodzy, to była zburzona. Dobrze, że mi przypomniało. Jestem ciekaw teraz z tą pocztą, czy się coś zmieniło. No bo jeżeli, słuchajcie, na poczcie się nic nie zmieniło, no to po co ja mam
Nic się nie zmieniło. No to po co ja mam mieć tyle urzędów pocztowych? Okej, okay, trochę cmentarz po prostu przebudowaliśmy. Wszystko fajnie, tylko teraz tak się zastanawiam, po co ja zrobiłem tutaj, kochani moi drodzy, poza tym, no, aha, no w tą stronę mogą jechać, a stąd jadą w tą. Po co ja zrobiłem tam rondo, jak to jest droga jednokierunkowa? No jak to na rondzie? Nie, no to rondo mi się nie podoba. Zaraz się okaże, że ja jeszcze raz przebuduję, nie? To nie jest ten typ ronda, jakie ja zawsze takie ładne robiłem. A może jakby je przebudować, byłoby trochę więcej miejsca, czy tu by dać trochę je dalej? I wtedy do szkoły byśmy mieli miejsce na to wiecie co. Czekajcie. Oczywiście nie będziemy burzyli. Ach. Tych podstawowych linii. O, podstawowe linie nam przecież powiedzą, jak my to budowaliśmy. Ono nie ma być aż takie jajowate, bo nie musi być takie jajowate. No to skoro burzymy, no to już zrezygnujmy, słuchajcie, z... O, tak ładnie zrobiłem, już popsułem. Zrezygnujmy z tego ronda. O, da się rondo usunąć, patrzcie, tylko trzeba wycelować w środek. Dobrze. Zobaczmy jedną rzecz teraz. To. I to. 91, 90, no powiedzmy, że w miarę równe są. Ale to trochę za daleko odstaje. A tu? No też powiedzmy, że w miarę tam, wiecie, o kratkę nie będę się targował, aczkolwiek jestem na takim etapie, na którym jestem gotów to zrobić od nowa. Nie, no sami przyznacie, że to rondo było jakieś takie, no. Ja robiłem takie rzeczy, to naprawdę ładnie wyglądało, tylko... Wiecie, robiłem to z dosłownie ronda okrągłego. To teraz jakbym miał te budynki, kudziwa, poprzesuwać. Wiecie, robiłem to zazwyczaj z ronda, które naprawdę było fajnym kółkiem. I tak bym chciał to zrobić, tylko znowu musiałbym te budynki poprzenosić. Będzie mnie to trochę kosztowało, ale nie mam wyjścia. Na razie tymczasowo wszystko przeniesiemy, bo to naprawdę, możecie nie wierzyć, ale naprawdę fajną konstrukcję robiłem i tam też drzewa sadziłem i naprawdę te ronda robiły, no, wrażenie. Super wrażenie robiły takie ronda. Tylko to musi być naprawdę okrągłe rondo. A nie, co jest? Z innego przeniosłem? No, także... Dobra, no tu jest jakiś tam ten, najwyżej maszt antenowy. Słuchajcie, najwyżej maszt antenowy jeszcze raz zainstalujemy. Dobra, to teraz tak, no ważne na pewno było, jak robiłem te ronda, z jakiej drogi je robiłem. Oczywiście zawsze robiłem z tej cienkiej. To nie miało znaczenia, czy ona jest jednokierunkowa, czy nie. Ale zawsze ważne było wyznaczenie środka sobie. Na przykład zakładam sobie tutaj środek i robię tak. Dobrze, że mi kąty pokazuje. Ja się tymi metrami tutaj sugerowałem, ale... O! Proszę. 256. No to nie możemy dać więcej jak 256, bo po prostu więcej nie będzie. Jak dam zbliżenie, to... Jest. 256. Nie ma. Jest. Dobra. I tak samo stąd. 256. Zaraz zrozumiecie, o co mi chodzi. Tylko właśnie mój problem teraz polega na tym, że muszę teraz ufać temu. Sam sobie, nie? Sam sobie, słuchajcie, muszę ufać w tej chwili.
Zaraz zobaczycie, to ja wiem, że to wygląda bardzo śmiesznie, co ja w tej chwili robię, ale... No i później jeszcze robiłem tak, ale no tu powiedzmy, że można sobie już poradzić bez tego. I teraz robimy też na 256. Cyk. Dobra, teraz źle, nie tak, to nie ma być kwadratowe rondo. Chociaż powiem wam szczerze, że kwadratowe wyglądało lepiej niż to okrągłe. No ale co ja wam powiem, no. 256, cyk. To też zawsze robiłem na drodze autostradowej, jakby ktoś się pytał. 256, cyk. O! I teraz to ja to rozumiem. Cyk. Proszę bardzo, moi drodzy. I to będzie nasze rondo, w którym oczywiście będą atrakcje. Rzecz jasna, usuwamy te drogi, które nam tutaj... nie za dużo usuwajmy. To jest? No tak. Dobra. Rzecz jasna, trzeba to czymś połączyć. Czyli tutaj była ta droga dwu... Nie wiem, czym one się niby różnią. Tak szczerze. Jak mam być szczery, to nie wiem, czym te drogi się różnią. Ale przynajmniej nam strzałki pokazuje. No, no i tu oczywiście tam możemy sobie, wiecie, teraz tylko celować. Ale to też nie jest jakby w tej chwili aż tak istotne. To było raczej gdzieś tu. Nie wiem, na oko robię, czy to jest aż tak tutaj istotne, gdzie my ten wyjazd zrobimy. O, cyk. Nie wiem, ta droga jakoś mi się bardziej podoba. Dobra, to to mamy coś takiego. I chodzi o to, że teraz te obiekty oczywiście musimy wszystkie poprzenosić. To jest takie typowe, naprawdę okrągłe rondo, gdzie zazwyczaj, oczywiście, jeżeli byśmy szli tym... Niech będzie jedna... Tym tropem myślenia to oczywiście tylko w tą stronę. I oczywiście tu możemy sobie jeszcze taki objazd zrobić. Wiecie, ja tak jakby rondo w rondzie, ja takie coś robiłem. Tu wiadomo, że zabudowa, no to to jest kwestia gustu. Najpierw zobaczymy, co my mamy do dyspozycji, czy to rondo nie jest za małe. No pierwszą rzeczą tutaj najważniejszą był oczywiście cmentarz, który no tak sobie tutaj wymarzyłem, żeby był tutaj, no to nic. Liceum będzie w takim razie naprzeciwko cmentarza. Już wiem, że to się nam raczej wszystko nie zmieści. I ten stadion, obawiam się... Okej, okay, dobra, no ale przynajmniej ładnie wygląda, nie? No kochani moi drodzy, co wy na to? No ładnie wygląda, nie? No nie mieści się, nie mieści się, no. Nie mieści się. No ale czy to ważne? Aha. Aha. Okej, okej. Znaczy, no tam wiecie, szkoła pomaturalna może sobie tutaj stać, nie? Przy rondzie. Wracamy do punktu wyjścia. Kto powiedział, że musi być w rondzie ona? O, tutaj damy podstawówkę. Proszę bardzo. Chyba jedna z głupszych rzeczy, jaką zrobiłem, nie? Posterunek policji to chyba nie był w rondzie, ale ja wiem. Ja wiem. Remiza strażacka. Może ja nie będę się, moi drodzy, wypowiadał. Sami ocencie w komentarzach. Się zaraz posypią komentarze na mój temat. No cóż, no nie przemyślałem tego, no nie przemyślałem. To musi być ten sposób. Tam mamy tak i tutaj pozostaje ogarnięcie też tej drogi, aczkolwiek powiem wam, czy ta droga aż tak musi do ronda dochodzić, bo tu mam też taki tajny, misterny plan, że można
zrobić tak. No, tylko to nie będzie takie łatwe, jak wam się wydaje. Dobra, to najpierw zróbmy tak. 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 Nie no, bez sensu totalnie, nie? Co za jełop. To już jest w ogóle bez sensu, nie? Jakby tak... Dobra, play. Co ma być, to będzie. Play w każdym razie. Zobaczmy, jak tam z tymi tutaj parkami, bo oni tutaj tych parków w ogóle, słuchajcie, nie mają. Może dlatego nie chcą się budować, że nie mają parku. Tutaj się pobudowali, ale tak... Oczywiście buduję najtańsze możliwe parki, jakby się ktoś pytał. Jakoś nie... Nie szaleję z tym. No dobra, trochę im tam pobudowałem parków chociaż. Jest to generalnie bez sensu pomysł, bo tak jak jeszcze to by mogło wyglądać... słuchajcie, zapomniałem o jednej rzeczy, no bo... Widzicie, w City Skylines 1 naprawdę można było cuda robić. Takie rondo miało sens. Ono i było ładne. Możecie mi nie wierzyć, ale było. I dało się tam naprawdę robić przeróżne cuda. Ale te cuda wynikały z tego, że no, mieliśmy do dyspozycji, wiecie, też fajne narzędzia, tak? Czyli na przykład mogłem tutaj drzewkami obsadzać i naprawdę te ronda fajnie wyglądały. Ja tam robiłem jakieś, wiecie, różne drogi, to nie jest tak jak tutaj. Tych dróg było znacznie więcej. I wcale, znaczy wiecie, no, bardzo chciał coś jeszcze tutaj zmienić, no to może im dał radę z tym boiskiem, ale czy to w tym liceum musi być boisko? Możemy w kolejnym przecież takie boisko wybudować. No jest to dziwny twór, jakby nie patrzeć, ale na pewno nikt nie powie, że są same kwadraty, prawda, moi drodzy? Nikt z was nie powie, o, jeszcze tutaj antena jest do przeniesienia. Zapomnieliśmy o antenie z sygnałem. To taki słaby sygnał ma. Dobra. No to tutaj też nam sygnał wtedy uciekł, no to tutaj musimy im maszt postawić. Niech mają. Dobra, ale zasięg mają, jest spoko. Jeśli chodzi o zasięg. Dobra. Coś tam mówiłem o drewnie, którym chciałem się zająć, czy... I tu mi oczywiście znowu Movita brakuje, widzicie, takie coś, no... Kurczę. Gdyby to było jakoś dopracowane, to też byłoby łatwiej. No ale dobra, czekam cierpliwie, czekam, aż będą te uleczenia wszystkie dostępne. Tutaj tak naprawdę, no ale nie będziemy w strefie przemysłowej, słuchajcie, szkoły budowali, bo to jest możliwy chyba najgłupszy pomysł. A zobaczmy jedną rzecz, bo nie wybudowałem, słuchajcie, jeszcze żadnego parkingu, no ale jak widać te parkingi do... Średni, te parkingi, jak widać, do tanich. Ogromny jakiś tutaj parking. Do tanich to one nie należą. Co to jest? A, że coś takiego. No dobra, to przy cmentarzu, przy szkole niech będą z dwa parkingi. Nie ma problemu, tu się coś w parkingach ustawia. $10 opłata. Aha, dobra. Czyli są jakby nie... No to fajnie, płatne są te parkingi. Są płatne, to fajnie. Tutaj jest, no trochę taki się zrobił teraz rozgardiarz, bym powiedział delikatnie. Tutaj coś narzekają nam w handlu na za mało klientów, no ale kurczę, co ja ci poradzę, jak ludzie nam się nie chcą wprowadzać. Skoro to nam się tutaj ogarnęło, no to może tutaj, słuchajcie, no to może te średnie, bo już nie chciałbym inaczej. Może te średnie nam tutaj się zechcą wybudować. A tu oczywiście nie będziemy, no chyba, żebyśmy zrobili bloki mieszkalne ze strefą. Co to w ogóle jest? Bloki mieszkalne, słuchajcie, ze strefą
No ale przy takiej drodze głównej, no nie. Widzicie, tak to się łatwo popsuć coś. Nie, tak to my nie chcemy. To myślę nie jest dobrym pomysłem. To jeżeli już miałbym biura dawać, to prędzej, słuchajcie, tutaj bym dał te same biura, a z drugiej strony na przykład handel. Z tej strony jeszcze handlu nie mają. Tu możemy cyknąć biura. To jest to, co możemy zrobić, a z kolei handel możemy im tutaj cyknąć. W końcu ludzie do miasta wjeżdżają, wiecie, no to zostawmy sobie trochę tutaj na jakieś przeróbki ewentualne. No to tu możemy jedynie tak zrobić. Dobra, minęło. Co dalej z tym, kurczę, naszym mieszkalnym? No tu może byśmy gdzieś tu im pobudowali też te mieszkalne, tylko tutaj pamiętam, że są te surowce i... Czyli znowu ten kamień. Tutaj nam ładnie ten kamień wyszedł, ale czy tu tak ładnie byśmy zrobili? Poza tym, czy chcę... Tutaj jest jakiś problem już, widzę. Co to jest za problem? Brak dostępu do samochodów. Aha. No to... Co, nie mogą, kurde... Do szkoły, no to chyba niech autobusami przyjeżdżają. To muszą samochodami, kurde, uczniowie. No nie trybi mi to, wam powiem szczerze. W kwadracie było lepsze to rondo, chociaż to ładniej wygląda. No ale zostawię je. Zostawię je. Po prostu zrobimy, słuchajcie, takie machnią, że ja wam powiem, co zrobimy. I to będzie najlepsze rozwiązanie, jakie mogę zrobić. Mi się wydaje. Jeżeli się uda, oczywiście. I wtedy tak, patrzcie. To jest dopiero pierwsza szkoła, no to tu też nie ma co, wiecie, paniki siać. Ale raczej już wiem, że na boisko nam i tak się nie... Co, za mało kasy? Halo? Za mało kasy, żeby to przenieść? 200 tysięcy przeniesienie? O, no to ja się nie dziwię, że ja kasy nie mam. Ja pierdzielę, 200 tysięcy przenoszenie obiektu kosztuje, ja nie zwróciłem na to uwagi, nie? Tak sobie przenoszę. A tu co jest? Oj. Tu mieliśmy akurat... Nie, bo już się wystraszyłem. No, na szczęście, bo już myślałem, że była tutaj strefa. Nie no, moi drodzy, to wiecie, no... Trochę lipa, nie? Z takimi wydatkami. No niech ta szkoła na razie sobie tam będzie. Przenieść jej nie możemy. Kasować ronda bym nie chciał. To już wolę nie myśleć, ile ja kasy straciłem na zrobienie tego ronda. Widzowie, docencie to, zostawcie łapkę w górę. Będzie mi miło, bo przez to śmieszne rondo to sami widzicie, jakie tutaj szkody powstały. Ogromne. Także niby odcinek miał być zupełnie o czymś innym, a zacząłem robić rondo. No ale tak czasami jest. Wiecie, że czasami inwencja człowieka poniesie. Na pewno nie chciałbym tego ronda stąd usuwać, bo tutaj nie chciałbym wszystkiego, wiecie, w takich kwadratach zostawiać. Absolutnie bym nie chciał zostawiać tego w kwadratach. Chciałbym coś tu na pewno zrobić inaczej. No mówię, to takie centrum jakichś fajnych rzeczy. No. Zrobienie w kwadracie ronda bez sensu. No ta droga tutaj w miarę spoko, tu spoko. Samo rondo w sobie też jest spoko, ale może po prostu jego wykorzystanie w tej chwili jest po prostu nieodpowiednie. O, tak bym to może ujął, moi drodzy, że troszkę nieodpowiednio z tego ronda korzystam. No można by jeszcze powiedzieć, że ono jest za małe. No ale czy z drugiej strony udałoby mi się je zrobić większe? Teoretycznie tak, bo miejsce na to jest, ale obawiam się, że jakbym zrobił większe, to znowu będzie bardziej jajowate. No ale wtedy na pewno liceum by zmieściło, kurczę, no kusi. Czekajcie, przecież to nie jest nic trudnego, moi drodzy. Kochani, moi drodzy, tylko że oczywiście jest mały problem, będziemy mieli mały techniczny problem, bo to nie będzie aż takie proste, jak nam się wydaje, ale jest to możliwe do zrobienia, zobaczcie.
Patrzcie to. Niech będzie, że tutaj chcemy dodać. Nie wiem. Strzelam, kompletnie strzelam. 104 metry. Tutaj chcemy dodać. Tak samo, 104 metry. Tutaj, no to tak już na oko robię ten środek, wiecie, to już nie musi być jakiś tam perfekt, ale patrzcie, 104 metry. I w tym momencie tutaj to mi powinno, mam nadzieję, że pokazać, a jak nie, no to postaram się jakoś. No będzie to tutaj raczej. 104 metry. I o tyle to rondo możemy powiększyć, przez co nam się oczywiście zmieści to, co chcemy. No, ja to docelowo też robiłem jeszcze tutaj takiej, było mi łatwiej. Tu mi się wydaje, że kompletnie jest to niewykonalne, no bo w tym momencie musiałbym 351 metrów robić, ale patrzcie, da radę. Oczywiście poza tym, że budynki są, dlatego powiedziałem, że będzie to trudne. Ale zobaczcie, 351. Jest to do zrobienia, widzicie? Jest to do zrobienia. Wtedy to rondo będzie większe. No i w środku mamy większe pole manewru. No i powiecie, że tu zostanie miejsce od cmentarza. No zostanie, to tu się zrobi drogę i tam się coś wstawi. Już tak robiłem. No może nie aż takie gigantyczne te ronda, ale coś się wstawi. Tylko teraz mamy problem tego typu, że ja to odłączyłem, ale dobra, to akurat nie jest taki problem, to nie problem, bo chodzi o to, żeby kasa nam leciała, moi drodzy. No bo nie możemy sobie w tej chwili, wiecie, pozwolić na pauzę, bo na pauzie kasa nam nie poleci, nie? Także najpierw my to sobie tylko podłączymy, niech to tam sobie będzie, byle jak. Jak widzicie, jest to jak najbardziej możliwe, jest to jak najbardziej realne do zrobienia. No. Zobaczę, zastanowię się. A nie wiem, czy dzisiaj się, słuchajcie, będę z tym bawić, bo to nam generalnie takie mocne projekty, no, są dosyć dla mnie kosztowne. To mnie naprawdę kosztowało całkiem sporo kasy, więc nie wiem, czy po prostu nie lepiej odpuścić. Czy nie lepiej odpuścić takie, wiecie, wielkie zabawy? No bo mam jakiś fajny pomysł, wiadomo, że drzewka bym posadził, jakieś parki porobił, ale czy to znowu musi być w takim miejscu? No może i by było to fajne miejsce, no bo tutaj na pewno domów nie chciałbym budować, żeby też smród im za bardzo nie leciał. No na szkołę powiedzmy, że trochę może, nie? Żarcik za żarcikiem, ale spoko. No tutaj jak widać nam się troszeczkę rozwija ta strefa biurowa i o dziwo, słuchajcie, te biura mają jakieś zapotrzebowanie, także myślę, że tej drogi już nie będę zmieniał, ale no tymczasowo muszę coś wybudować, żeby wiecie, kasa leciała. Także biura niech sobie tutaj wejdą. I zobaczcie, w tym momencie, kiedy na biura wchodzą, zaczynają się też budować budynki o... Porzucono, budujesz ludziom budynek, oni jeszcze porzucają. Co za gałganie. Także od razu też te o większym zagęszczeniu. Także to też jest dosyć istotne. No nic, to może na zakończenie, żeby tutaj nam to wszystko ładnie też zatrybiło. Ja muszę tylko zobaczyć jedną rzecz. Surowce naturalne. To albo tu robimy jakieś kurczaki, czy jakieś zboże, czy nie wiem. Albo, bo z tego co wiem, to w żyznej w tej chwili glebie mamy tak, kurczaki, zboże, marchewki, czyli włókna. I tutaj potem mamy jedynie drewno. No. Kurczę. Marchewki. Za kurczakami nie przepadam. No może marchewki. Zobaczmy, co ma jaki zbyt. Słuchajcie, moi drodzy. Produkcja tutaj. Drewno, no, ma nadwyżkę sporą, ale kuraki też nie mają źle. Na to nie ma na pewno pszenica. No i na pewno
na pewno marchewki. No to już wiemy, że muszą być marchewki. I pszenica. To już wiemy. To słuchajcie, skoro tak, to ja to spróbuję oczywiście zrobić takim, no bym powiedział, podstępem. Podstępem to spróbujemy zrobić. Marchewki. Marchewki, powiedzmy, niech zaczną się tu. Może w ogóle to zrobić od tej strony. No. I tu droga przy rzece. Wtedy trzy wstawimy. Patrzcie, trzy pod rząd. Dobra. To zróbmy jakąś taką drogę przy rzece, która... Nie wiem, tak. Tak. Na razie to jest wszystko, wiecie, improwizacja jedna wielka. Oczywiście chcę to zrobić. Oj, ta droga mogła być trochę dalej, że mówiąc, ale. Ale może niekoniecznie, bo. Dobra, na razie to olejmy. Bo najwyżej się zrobi od drugiej strony również. A ja chcę zrobić taką troszkę. Tak powiem tutaj improwizację, że się załapię trochę o tą strefę, ale wiecie, że się załapię, no tak, tylko to w sumie mogłoby, źle zrobiłem. Już wam mówię, o co mi chodzi. Tam jest początek, ok, ale po prostu ta końcówka mi się wydaje, że o, zobacz, szczególnie tutaj, i tutaj. I wtedy to powinno mieć, moi drodzy, sens. Czyli mamy jedne marchewki, to drugie niech będzie zboże na tym największym. I jakieś tam włókna tekstylne, które no jeszcze w ogóle ich nie mamy. Specjalnie je damy na bok. I potem możemy jeszcze jedno zboże, jak już wykupimy, że tak powiem, teren. No dobra, tylko żeby oni mi się tu nie pruli i że jakieś tam problemy czy coś, to ja tak, słuchajcie, teraz dla totalnej ściemy zrobię połączenie, żeby to nazywało się, że jest, ale to bez jakiegoś tutaj, że tak powiem, starania się. I zobaczcie, to sobie, ja wiem, tak daleko nie będziemy przesuwali, jak mamy... Spróbujmy to zrobić teraz jednak metodą, jakby wiecie, te działki miały być jakoś w miarę, nie, kwadratowe, chociaż szkoda mi znowu tracić obszaru, ale możemy z drugiej strony coś dodać, nie? Więc to widzicie, to też jest tak, że wcale nie musi być koło, bo można to zrobić w kwadracie, uciąć gospodarstwo i następne od drugiej strony tak samo przykleić w kwadracie. Może też właśnie ja tutaj troszkę, chociaż no nie, no ta produkcja, jak widzicie, jest dosyć jednak spora, prawda? Także to nie jest, że coś jest źle robione w moim odczuciu. Kwestia bardziej wizualna. Ja to bardziej wizualnie, wiecie, do tego tak powiem, podchodzę, nie? Ale może wcale niepotrzebnie, nie? Moi drodzy, może zupełnie. No to tutaj zrobimy, nie wiem, o. Zobaczcie, a nie to, bo to się tu połączyło. Patrzcie, może to tu zrobimy po prostu w kwadracie. O. Po to, żeby, to tylko i wyłącznie po to, żeby ta następna farma, która będzie z drugiej strony, też mogła w kwadracie przyjść. I wtedy wykorzystamy, słuchajcie, ten teren. I to jest może mój błąd, że ja tu lecię... A, patrzcie, bo tu nie wykorzystaliśmy. O, i drodzy, my tu nie wykorzystaliśmy. Ej, halo, panie. No, dobra, tylko że tak nie wykorzystamy znowu do końca, bo... To chyba, że tak nie będzie. Tak nie wykorzystamy do końca, no ale jeżeli to ma jakieś znaczenie do tamtej kolejnej, no to oczywiście, że spróbujemy wykorzystać.
Gdzie to tak nie do końca jest takie oczywiste, nie? Z tymi kształtami. No niby sobie mówię w kwadracie, a wcale to tak takie proste nie jest. Ale to już bym chciał, żeby to całe wykorzystać. Dobra, ja to sobie, słuchajcie, gdzieś tam akurat, tak jak poza odcinkiem, kompletnie nic nie robię, ale to trzeba dopieścić i myślę, że to jest jedyna rzecz, którą sobie poza odcinkiem po prostu dopieszczę i wam pokażę. Nic więcej nie będę robił, zapiszę i sobie to po prostu gdzieś tam poza odcinkiem dopieszczę i jakby jak to ma wyglądać, nie? Jeśli chodzi tutaj o te... O te tutaj nasze te, no niby kasa nam już się, że... O, czemu mi się jedno kupiło? Dwa kupowałem, halo. No, także myślę, że to zrobię poza odcinkiem, będzie git. Bo to ja muszę się zastanowić po prostu, jak to zrobić, żeby to wykorzystać. No bo cel oczywiście jest bardzo prosty tutaj. Akurat no nie tyle skupiam się, słuchajcie, na jakimś wyglądzie tego, to jednak na tym, żeby to, no powiedzmy sobie wprost, żeby to wykorzystać, tak? Dam jeszcze sobie marchewki, może jeszcze jakiegoś buraka. Nie, bo ja bym chciał to, słuchajcie, w 100% te pola na pewno wykorzystać. Widzicie, to jest teraz tak, że muszę kombinować. Da się to obrócić? Nie da się tego obrócić. A da się. Okej. Popatrz, tu sobie mogę cyknąć, spoko. O, poziom, no to jest idealny właśnie, moi drodzy, powód do zakończenia tego odcinka. Jeszcze jedno zboże. Idealny, moim zdaniem, kochani, powód. Słuchajcie, zboże damy tu. Jeszcze jedno damy tu i będzie więcej. Nie bądźmy już takie sępy, nie? Kawałek. Tam najwyżej się... Zakład mleczarski. O, proszę. Widzicie? Właśnie o tym mówiłem. Trzeba ileś wybudować. W sumie nie pomyślałem, żeby budować. Dobra, ja to sobie tutaj ogarnę. A to, co chciałem wam pokazać, co nam się właśnie odblokowało, to tutaj odblokował nam się, słuchajcie, zakład mleczarski, ale nabiał nam będzie dostarczać. Także gdzieś ten zakład mleczarski może tutaj wybudujemy, bo tutaj też były te zanieczyszczeń, jakiś tam nie generuje, ale niech sobie tu będzie na przykład zakład mleczarski. Tym akcentem właśnie będziemy mogli zakończyć. Także ja sobie tutaj mówię, to dopieszczę, pokażę wam, jak to zrobiłem, bo chciałem, żeby to jakoś w miarę te pola wyglądały tak, jak naprawdę wyglądają pola, ale żeby też wykorzystać te, no te zasoby na maksa. Także zobaczę, przemyślę, może uda się oszukać przeznaczenie, że tak powiem. Także dzisiaj krótszy odcinek, dziękuję wam za oglądanie, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem. No i śmiało piszcie, co jeszcze byście zrobili, co, jak byście nazwali, to na twoją cześć też z miłą chęcią coś nazwę. Do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć.